Szanowni Państwo, dziękuję kandydatom. Nie jest nas wielu, o czym zapomniałem może powiedzieć na samym początku. Bardzo dziękuję portalowi Śląska Cieszyńskiego OX.pl za obecność tutaj na tej debacie. I choć nas tutaj nie jest wielu, to za pośrednictwem łącz internetowych, za pośrednictwem tego portalu mogą również nas oglądać i śledzić tę debatę również osoby nie będące tutaj, prawda, a mające możliwość właśnie z usług tego portalu korzystające, więc bardzo serdecznie dziękuję redakcji OX.pl za obecność. A Państwa teraz, publiczność, zachęcam do zadawania pytań naszym kandydatom. Też bardzo proszę o pewną dyscyplinę czasową, jeśli to jest możliwe, to na zadanie pytania każdy z Państwa ma minutę, natomiast kandydaci na udzielenie odpowiedzi półtorej minuty, dobrze? Bardzo proszę, Pan tutaj pierwszy się zgłaszał. Jeśli mogę prosić każdego z Państwa, jeśli to jest możliwe, przedstawienie się i też powiedzenie, do kogo to pytanie jest kierowane. To znaczy, nazywam się Henryk Zając, a pytanie kieruję do wszystkich, bo to Państwo za parę dni będziecie decydować o kształcie gospodarczym, społecznym, kulturalnym naszego województwa. To pytanie nawiązuje do tej pierwszej kwestii, która dotyczyła smogu. Proszę Państwa, co sądzicie o tak zwanej geotermii? Ja obserwuję, że na Podhalu potrafili to bogactwo, które zalega też tutaj, nawet województwo łódzkie, w krajach Unijowa też już sięgnięto po to, a u nas to ciągle jest w sferze dyskusji, przy okazji różnych kampanii się o tym mówi i nic się nie dzieje. Ja uważam, że wykorzystanie tej energii, która drzemie w ziemi, to w takim potencjalnym turystycznym, jakim jest nasz region, by spowodowało, że zatrzymalibyśmy ruch turystyczny, który ucieka nam na Słowację, bo tam jest przecież full wypas w tym zakresie, ale także ta energia mogłaby być częściowo przynajmniej wykorzystywana do ogrzewania chociażby budynków użyteczności publicznej, typu szkoły, czy ta zabudowa taka bardziej zielona. Bardzo dziękuję. Jeśli Państwa kandydatów mogę prosić, jeśli do wszystkich, tak? Do wszystkich pytań. Jedna minuta, dobrze? Bardzo proszę. Jeżeli temat nie jest, że tak, nie zamierzam się geotermią, natomiast co razem, jeżeli powstanie grupa ludzi, która by się tym zajęła, przygotować wniosek, naprawdę w tej chwili środki zarówno unijne, jak i z programu tego rządowego są. Ja bardzo chętnie się włączę w tego typu pomoc, tylko mówię, no ja zajmuję się tym, na czym się znam, czyli głównie służbą zdrowia i tak dalej, także jeżeli tylko i wyłącznie taka grupa, czy taki inwestor będzie miał konkretną propozycję, chętnie go umówię na spotkanie z dyrektorem wydziału, przygotować wniosek, ofertę i próbować działać. Bo to na pewno tędy, a jestem dwoma rękami za tym, żeby nie jeździć ani na Węgry, ani do Małopolski, tylko korzystać z tego w naszym rejonie, że taka możliwość techniczna będzie. Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Andrzej Bolin. Zdecydowanie tak. No, mówiliśmy o tym poszukiwaniu innych źródeł, na pewno ekologicznych, a do takich należy geotermia, ale to jest znacznie szerszy temat. Myślę, że samorządy o tym myślą i poszukiwania takie trwają. Są już w tej chwili też modne solanki, bo tężniej to kolejne gminy chcą wykorzystywać. Problem jest rzeczywiście, że te badania, jeśli to by tutaj myśleć o takim turystycznym wykorzystaniu, czyli baseny i tak dalej, odwierty są bardzo drogie i myślę, że to jest też temat do akurat Sejmiku Wojewódzkiego, by wspomóc gminy, bo często nie stać gminę na dokonanie tych odwiertów, prawda? Ja w Wiśle, będąc burmistrzem, interesowałem się tym tematem. Wisła ma, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że w ogóle występują tam wody geotermalne, ale już chociażby w Ustroniu są i Ustroń przecież częściowo to wykorzystuje i ważne, że jeżeli są takie wody, by wykorzystać je jeszcze jako źródło ogrzewania, jako możliwość ogrzewania budynków mieszkalnych, więc jak najbardziej. Dziękuję. Proszę bardzo. Świetnie Pan zauważył, że nasz region nadaje się idealnie do tego rozwoju, do tego typu rozwoju. Turystykę powinniśmy przede wszystkim inwestować i tak jak tutaj wspomniał Pan, są na to środki z Unii Europejskiej. Powinniśmy jak najbardziej wykorzystać. Przykład Słowacji czy Węgier jest naprawdę świetny. Byłem, polecam. To samo powinniśmy stworzyć w Polsce. Przyciągać tutaj ludzi. Ten region praktycznie rozwija się dzięki przemysłowi, a fajnie byłoby, gdyby też rozwijał się dzięki turystyce. Mamy wiele pięknych miejscowości na Śląsku, również w górach, w których pochodzę, gdzie inwestycje w turystykę naprawdę by się przydały i również
Również tak jak i tutaj było pytanie w Wiśle, z tego co faktycznie wiem, małe prawdopodobieństwo występowania wód termalnych, ale no trzeba szukać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby się odnieść? Ja to powiem, że napisałem ten pomysł jako bardzo ciekawy. Myślę, że Sejmik ma duże możliwości, żeby wesprzeć takie, przeprowadzić takie badania. Państwo wiecie, to jest no, 1 000 000 euro, jeden odwiert, to jest minimum. Jaworze pod Bielskiem już coś znalazło, także chociaż wiemy, że od Zawoi Suchej Beskidzkiej w naszą stronę tych wód jest na pewno mniej niż po drugiej stronie na Podhalu, to jednak jak będziemy szukać wspólnie, to coś znajdziemy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli nie, to